Cóż, taki prysznic, skoro woda zimna, to trzeba swoją było zagrzać, cieplutka, także biorę się za prysznic. Gościu wjechał pod prąd i chce, żebym wycofywała. Ryż się ugotuje. O Jezu, co z tą kamerką? Gwin też ile razy. Małpy poszarpały. Gwin? No. A to nie da się tego... Nie, już jest na maksa skręcone, a to i tak, wiesz... Podkładki chyba ewentualnie, jak to odkręcę i włożę w jakiś sposób. No to trzeba, bo to cały czas się opuszcza teraz. Beznadziejnie, tak. No, sosik pieczarkowy zrobiony. Warzywka będą się gotować. Mamy takie kuleczki mięsne. Jedziemy na rozładunek. Jesteśmy w Portugalii. Umyliśmy głowy z rana. O. Już nie mam prawie włosów. Zima. Jaka zima? 25 stopni tylko. 25 jest już? No. Ja pierdzie. To jemuje? A to jemuje. A to je andziuje. A to światło mi świeci tutaj. Czyli nie tam, gdzie zawsze? No nie, nie, no bo teraz mamy puste pojemniki, nie? Znaczy, ja podejrzewam, że my jedziemy tam, cośmy wtedy ładowali te puste pojemniki, tylko teraz po prostu przez firmę przejeżdżamy, a nie dookoła drogą, nie? Dobra. Umundurowanie. Kierowcy, maseczki obowiązkowe. Teraz pewnie będą badać nam temperaturę. Korzystaliśmy po cichaczu z tego. Szlaucha. Ze szlaucha. Tak. I Damian
przepukał w skanie. No, czym to dało, to bym musiał szczotkować od razu, a to tak trochę dziwnie, nie? Stać na firmie i... Nie, no, no ale zawsze przepukałeś od tego kurzu, kurde, tu tak sucho jest przecież. To co było mokre dookoła skanie na asfalcie, to już jest suche. No to mówię, że sucho, kurzu, pełno, to... To chociaż z tego. A, żeśmy się fuksem załapali, bo oni zmianę teraz mają. Tak? No. O. Akurat już nie podpisywał inny gościu, nie? Rozładowani. Andzia składa filmik, ja dokończam czekoladkę i jedziemy na załadunek, bo mamy 634. Koło Madrytu załadunek. Koło Madrytu, wracamy i oko mnie cały czas drży i mnie strasznie denerwuje. Dobrze, bo to na wprost tutaj dla tych autobusów, czy dla kogoś tam. Mamy... 4-3 może być. I teraz też pewnie dojadę do całego. Ale ja się wystraszyłem, jak zobaczyłem te 2,95 metra, a to było na zjazd. O, 5% baterii, dobra, Madryt przejechany z dużymi i mniejszymi przygodami. No i pauza. I ja idę grzać wodę, a Andzia co idzie robić? Stepować. Godzina 13:30. I wjeżdżamy na załadunek. Oczywiście trzeba z drogi cofać, jak to w Hiszpanii. Uważaj, delikatnie. Nie wiem jak tam, ale tu super ci poszło. Los Fernandez. Przed nami najgorsze. No przed tobą właśnie. Komponować kurwa w bramie. Patrz tam na te... Mhm. Tu jest wszystko w porządku. Tam po swojej stronie tylko patrz. Chcesz wyjść? Mam dokończyć? Czy dasz radę? Ty jesteś szofer pierwsza klasa. Dobro. Patrz tam na niego. No, patrzę. W trakcie. 4 już załadowane. Łącznie ma być 9. Jakiś sprzęt medyczny. I z tym do Niemiec. Yeah, I mistook you for a sign. It don't matter what we
it's all over. If this is our last chance to leave it all behind, raise your voice and raise your power, your power. And this is our last chance. Stanęliśmy tutaj na takim sympatycznym parkingu. Taki dzikusek na lądówce. Tam jest toaleta, automat z pizzą. I cisza, spokój, pauza. Idziemy sobie do miasta. Bo i tak później musimy tylko podjechać i znowu pauza. Jakbyście sobie chcieli pizzę zamówić, jest cennik. Można kartą płacić, nie trzeba, inaczej się nie da. No i tu się wybiera. Albo się nie wybiera. Wybiera się, ale proszę bardzo. Jaką się chce, z czym się chce. I niby w 3 minuty jest gotowo. Tak jest napisane. Chodź. Gdzie strumyk płynie zwolna? Tirarararara. A woda taka brudna. Nie? Co to jest? Kasę, coś tam, pewnie kasa jakaś. Tiry na tory. Jakie piecho? Kościołeł. Łeł. Mam wrażenie, że jest winny. No wali czymś w tym mieście, mówiłem jakby, przecież. Jakby winę. Chlejo kurwie syny. Co? Gdzie opuszczony? Widziałeś kiedyś kościół opuszczony? To jest taki biznes, którego się nie porzuca, no co ty? Ale jakie ładne te ryciny są. W sensie, że to nie są, wiesz, tylko ładnie są wyryte te wszystkie litery. Nie są malowane ani nic. Będzie jak tu gdzieś włąpiesz będzie. A tu jest bardziej nowoczesny. No, tamta. Ale po tej stronie po lewo jeszcze jest starej, to na takie już jakby poopuszczane. Te? No. To pozapadane, nie? No. Nie, to kurczę, nie widać dobrze liter, żeby zobaczyć z jakich to lat. Lat więcej odpadło. Pęknie ta płyta na grobno. Wychodzi na bank. Żałuję, że nie wziąłem aparatu. No nie, ołtarz.
spalony. Jak spalony poka? No weno poka, nie tak tę głowę widać. Gdzie spalony? Czarnym szedł, czy się odbywają. Miesiące mijają, kilometry mijają, a my wciąż tacy sami. Poszliśmy tylko po chleb. Kupiliśmy wszystko, tylko nie chleb. Nie, nieprawda. No, kupiliśmy tostowe, ale zwykłego nie ma. No i dobra, jeszcze minutkę i ruszamy. Koniec pauzy. I nic, żeśmy nie spali. Po co? Przecież trzeba było siedzieć, gotować, robić pulpeciki w sosie. Trzeba było pójść na zakupy, nie? Nagrałeś te pulpeciki? Nie. Nie. To zdjęcie tam dodam. Dodam. No. Tam jest już zdjęcie. Trzeba było pójść na zakupy. No ale to... Do celu mamy tyle, co widzicie i pauza dziewiątka. Także niedaleko. Aby tylko dojechać. No. Szczęśliwie. Jedziesz pierwsza? Mogę. No to siadaj. Przykładaj karty. Dobrze. Już ten. Świeczkę zapachołasę kupiliśmy. W ogóle Wściekły właśnie pisze a propos filmów na YouTubie, także pozdrawiamy Ciebie, wściekłego busiarza, serdecznie. I również pozdrawiamy mamę wściekłego busiarza, też pozdrawiamy, bo ogląda nas. Aha. No, właśnie pisał do nas. No muszę, już zmieniam karty, co ty miał. Tam jest piękny daw. I tam jest koń. Skania, ty ślepa jesteś. A no Skania. V8. Myślałam! Głowa mnie boli, mam prawo. Dobra, konia, ważne, że konia tam widzę. Ty, podeszłabym tam, zrobiła zdjęcie. Zrobiłbyś zdjęcie? Mogę zrobić zdjęcie? Nie, możemy jechać. A jakbym zapytała się tego pana, czy mogę mu zrobić... Ja cię kopnę w dupę zaraz. Bez pytania. Tup, tuś. Ruszamy, pauza nam się skończyła. Prysznica w nocy nie było, ale z rana był. Znaczy w nocy, no jakbyśmy tutaj przyjechali o 3:00. Czyli Niemiec prawdę mówił, że mają awarię i że z rana ją usuną. Wykąpaliśmy się. Mamy 2 km do rozładunku. No i jedziemy. Przywieźliśmy pogodę z Hiszpanii do Niemiec, bo jest 21 stopni. Gorąco w kabinie. Bardzo gorąco. No i zobaczymy co później. Kurde, rozładowywali. 16? No, tutaj rampa. Dobra, że to już takie w środku, nie skrajne. Nagrywam z tej strony, bo z tamtej strony się Niemiec patrzył, co ja robię tu. Tu ktoś wrzuca rzeczy na naczepę, a ja zrobiłam takie oto naleśniki. Naleśniki sama nie usmażyłam, ponieważ pokusiłam się o zakupienie takich oto naleśników na szybkiego. Uwielbiam Francję za to, że mają takie rzeczy. Fajne, bardzo smaczne, cieniutkie. No i cóż, rozładowaliśmy się, zjedliśmy, wróciliśmy na parking i nie ma jeszcze pracy dla nas. Także włączyliśmy sobie Netflixa i zaraz będziemy oglądać Wiedźmina, nie? No. I będziemy czekać. Czemu tak do tego wziąłeś tak oczy, nie? No to ja wiem. Nawet niżej jeszcze trzeba.
Ale chyba trzeba będzie ściemnić sobie, co? No. Nie widać nic. Zdążyliśmy pół odcinka obejrzeć. No, jeden dokończyć na to. Jeden dokończyć, pół odcinka, no dobra, czyli jeden odcinek Geralda z Rivii żeśmy obejrzeli. I mamy już załadunek. Lecimy do Wolfsburga i ładujemy się na Belgię. Także samochodówka. Mamy co robić. Puste pojemniki. Do celu 400? 8. 408. Jest napisane w zleceniu, że alergut. Aha. No to puste pojemniki na kupienie. No zobaczymy. Były, nie wiem czy pamiętacie. A teraz puściutko, to dobrze. To jest. Robię tutaj takie nierówne. Jak nic, będę musiał wszystkie te zbierać. Klamry. O ja cię kręcę. Jedno auto tylko stoi. Ty, a może nie pracuję? Może pojedzę montek? Jak montek? A to tam jest tam na sam koniec, że ja nie będę dreptał przez cały parking, jak jest tutaj tyle miejsca. No. Ja cię kręcę. Pamiętacie, to wszystko było zawalone, nie było miejsca na radiu. Ja tak myślałem, pytali, że to będzie, że w piątek to tu praktycznie nikogo nie będzie. Ja cię pierdzielę. Piękna sprawa. Jeszcze tylko faktycznie wzięli raz, dwa. Ale bezpośrednio się nie będę, tylko tutaj, nie? Nie do tam wiesz. Zawsze to bliżej niż przez cały parking. Standardowo, jak człowiek się zaczął brać za ten, za kolację, no to wjeżdżamy. Sonia? No, nawet widzisz, jesteśmy w Volkswagenie, nawet nie dali tego telefonu. Miałem
wyjdzie, że załadowani, jebać biedę. Jedziemy. Wykąpaliśmy się jeszcze tutaj. Nawet nie wiedziałem, że tutaj prysznic mają. Tylko akurat na 3 prysznice Andzi popadł z zimną wodą. Hansów w państwie, no ale cóż. A palucha zaraz chciałem. Maszynka. Weź się posmaruj, a dopiero potem jedź. No jadę. Przypomniałem sobie. Muszę jej posmarować. No, załadowaliśmy się. Mamy puste pojemniki. To właściwie nie są pojemniki, tylko stojaki takie. Nie rozstarłeś na policzku. Stojaki takie mam puste i lecimy z tym do Belgii. Ale zostajemy na weekend w Niemczech, bo Lokeren, tam gdzie jedziemy, jest za blisko Calais i wszystkie parkingi, jakie patrzyłem na transparkingu, mają bardzo złe opinie, w sensie, że no na 9 może byśmy tam stanęli, ale nie na weekend, bo wszystkie opinie jakie są, to że tną plandeki, że kradną, że imigranci wchodzą. A my mamy ładną plandekę, no to nie chcielibyśmy, żeby nam ją pocięli. No i tym bardziej nie chcemy się z imigrantami szarpać, skoro my jedziemy do Lokeren, także. Taka sytuacja. Teraz jeszcze tylko oddam takie coś. I będzie gitarka. To tylko chciałem zobaczyć, że mam pieczątkę, że mogę jechać. Bo tak naprawdę ja do biura po załadunku poszedłem tylko po pieczątkę. Że wolny wyjazd, nie? Wszystko ok, nic nie popsułem. Firma nic ode mnie nie chce. Już będziesz szedł. No, śmiech. Pauza, pauzunia. Taki parkinguś, tylko kurna. Zapałem zburzyli, ale niby gdzieś tam jest jakiś prysznic. Zobaczymy. Idziemy śpiochać. Trzeba odpocząć. Ciemno jeszcze, więc można iść spać. Wiosna, kurwa. To grat, papa? A tu grat na pieprza. Możemy sobie zrobić herbatę z lodem. A teraz słonko wychodzi. Dobra, zameldowałem się. Jedziemy na parking 5. Trzeba go odnaleźć teraz. P4, P5.
Kurde, taki ekspresowy rozładunek, że nawet nic wam nie zdążyłem pokazać. Ogólnie trzeba było dach podnieść z dwóch stron. Tam tylko odpiłem klamry, żeby plandeka puściło. Bo przywieźliśmy takie stojaki i one były po sam dach. Jak się dach opuściło, no to się na nich opierał. I taka sytuacja. Rozładunek 10 minut. Dzień dobry, witamy serdecznie z przed ostatniego miejsca. Jesteśmy teraz na załadunku w Belgii i mamy, no to nie przed ostatniego. I mamy jutro 3 rozładunki po Niemczech. Po tych 3 rozładunkach prawdopodobnie pojedziemy na bazę już, chociaż nam się to nie uśmiecha. Jeszcze jeden dzień by się przydał w trasie. Bo mój brat przyjeżdża... Mój brat przyjeżdża pierwszego. I jak przyjedziemy wcześniej, to będzie krócej z nami. I to tak nie bardzo mi ponosi. No ale zobaczymy, jak to będzie. I co tam? Nie się działa, co ustawić. A co to w ogóle jest? Tworzywa sztuczne. Aha. No widzisz, jakieś rury, folie, inne dziadostwa. Opakowania nie? Nie, opakowania nie, bo to będzie ważyło 20 ton. No to opakowania też mogą 20 ton ważyć, jeżeli są takie, wiesz... Typu, nie wiem... Takie rolki foliowe. Ta L9 gdzieś tutaj ma być. Takie coś ładujemy, takie coś. Ja przerzucam pasy, Andzieł spina, rozczochrało ją, miota jej włosami jak szatan. No i takie o. Wieziemy BAG. To na mnie to będzie kucha. Co? Taka ładna średnia była. No i co? No i pojedziemy z tymi tonami na górę, na gerę, to będzie gówna, nie średnia. A czemu? Bo 24,5 tony, a gera to jest góra dół, Kassel, okolice już. No to co? Jednym kursem to cały średni z całego miesiąca się nie spierdzieli. Ja to się zdziwić. No, załadowani, ciśniemy. Do pierwszego rozładunku ile mamy? 600. 600. Ale. Co? 600, nie za 598. Co, dzisiaj tego nie rzucimy? No, nie. Szkoda. Tankowanie od Blue, stanęliśmy za dupkami, będziemy się raz, dwa wykąpać, a po drodze jeszcze do Maczka zawitamy na jakieś coś małego. Ex
Exclusive Schleswiguren. Nie, to dopiero będzie chyba. No ale no... stare pudełka mają. No dobra, ale wiesz co to są te Schleś... Koniki. Nie tylko. Już widzę, że tam psy też są. Zwierzątka ogólnie. Zaraz zobaczę. I patrzcie, takie rzeczy. Pikachu. A tutaj Charmanderowi trzeba pomóc wyjść z labiryntu. A tu jest taki Pikachu. I można sobie ładnie postawić. A tutaj jest karta Pokémon. Cztery. Cztery karty? No. Zuslisz. Dobrze powiedziałam? No, jak jest? Zuslisz? Pokaż mi, no skąd ja wiem, jak to jest napisane? Zusatzliche! No to nie, pokaż jak to się wymawia. Na pewno nie Zuslisz. Zuslisz to się mówi. No pokaż Niemcu, jak się mówi. Nie Zuslisz, normalnie czytasz, tylko A czytasz jako E. Czyli? Zusetzliche. Szpilkarta. Nie, Zuslisz. Wpisz co, ja se to wpiszę w tłumaczyć i udowodnię. Frytecki. Jak? Teraz to ty mówisz inaczej. Tak samo ci przeczytałem. Ja powiedziałam Zuslisz. No to źle powiedziałeś. A to jest? Zusetzliche. Zusetzliche. Nie wpierdzielaj mi się. Dobra, rozładowani. Jeszcze muszę tylko pójść do biura po papiery, odjeżdżamy. A tam z tyłu świnki przyjechały. Kurna też tak kiedyś woziłem. Tylko nie roburem. Ja jeździłem z Kanią. I Manem. I Łołem. Fajnie było. Gdyby nie to, że trochę śmierdziało. I pracownicy mnie podpierdzielali, bo byłem młody i się gówno znałem. No, idę po papiery, a ja ci pokazywałem, jak rampa wygląda, że teraz sobie roburek pod nią cofnie i będzie świnki wyganiał. Chociaż widzę, że nie, chyba tylko był się zważyć, teraz się obraca i wyjeżdża. Czyli na załadunku. Najpierw przyjechaliśmy na fermę i tu ktoś stare czasy wspomina, a teraz jesteśmy w Bejła i Damian wjeżdża i mówi, prychnął i mówi, ta, kiedyś tu po rzepak byłem. Widzicie, stare czasy objeżdżamy. Najpierw z Agri Plusa, gdzie jeździł ze świnkami, teraz z Trójki, gdzie jeździł ze zbożem i innymi dziwnymi rzeczami na wywrotce.
Nie wiem, czy widzicie, na pewno nie widzicie. Z przodu stoi traktor Fendt. Swoją drogą pewnie w ciul drogi. Wielki ma obciążnik z przodu z napisem Rammstein. Ten zespół taki, co śpiewa tam, no takie różne dziwne rzeczy. No i tłumaczyłem Andzie, że ogólnie te ciągniki są w ciul drogie, te Fendy, tylko że one są zielone. A w pakiecie czarnym, to jest chyba pakiet Warrior, to nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba plus 300 tysięcy do ceny. It's fine, IP. Drugie miejsce rozładowane. I lecimy na trzecie. Teraz już lekko. Teraz już lekko mamy. Ostatnie 7 sztuk? W ogóle chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj kończę 26 lat. Młoda dupa jest. Stara dupa jestem. O, tak jak ta. Właśnie Misiuś mówi. Stara dupa. 26 lat. Matko Bosko. Jaki młody. Ja nie pamiętam. Wiesz, kiedy ja miałem 26 lat? Kiedy? 5 lat temu. Jakbym miał 26 lat teraz, no. To wiesz, co by to było? Co? Well. Miałbyś 26 lat. I nic innego. Ja się tylko chciałem przypomnieć, że miałem 32, nie 31. No to 7 lat temu. Dobrze wiesz, że ja liczyć nie umiem. 6. No to dobrze powiedziałam. Powiedziałaś 5. Nie powiedziałam 6? Ja już nie wiem, co ja powiedziałam. W tym wieku masz prawo. Mi też gdzieś tak koło tego wieku zaczęła się pamięć pierwsza. No widzisz? Starość i radość. No. Transport dwa razy. Jeździmy w podwójnej typu dwa razy. Czyli ja mam, jak mam 26, to mam 52. No to ja już jestem po 60. Ty jesteś już po 60. Nie, 64. No to po 60. To już na emeryturę powinien być. Tak. Kierowcy ciężarówek nie idą na emeryturę, bo ich nie stać. Jeżdżą, póki się nie rozwalą. Czyli na emeryturę powinienem mieć. Powinienem mieć na cieciówkę i wkurać kierowcę. No, na cieciówkę, no dobrze. Ładna Skania. O, ładna. No ładna. Nieładna, bo z tym wózkiem musi jeździć. Czulową robotę ma. Żarło, żarło i zdechło. Korek! Korek! Wszystko stoi, bo wypadek. A zostało do rozładunku 93. I będzie gówno, a nie rozładunek. Zrobię, że zrobię tylko zdjęcie. Na filmiku też będziesz! Powiem ci, oglądam wasze filmy, super są, powiem ci. No to teraz też będziesz na filmiku, to no taka okazja się trafiła, że nie ma to. Córę chcę wciągnąć, wiesz, ale ja jej mówię, kurczę, no w co ty chcesz iść, bo wiesz, że na Stodzy dla Volkswagena. No. I tej. No ja akurat poznałem was, że byliście na tym zakładzie, kurczę, tam koło. I ja tam, poza tym. W porządku. Miałbyś rozładunek, ale jest korek. No właśnie, bo my mamy ostatni rozładunek i do domu. Na razie. Proszę, nagrałem, podjeżdżam do przodu. Mam nadzieję, że ci się udało jakieś zdjęcie cyknąć. Coś tam się udało, całego nie, niestety, ale... No to możesz mi się nagrać. No dobra, kamerka. Zaraz zobaczymy, czy się uda uchwycić rozmówcy. Kurwa, kończyłeś CKU. Co, CKU? Że kończę. Frustracja bierze górę. Matko Bosko.
te rozmówki polsko-polskie na radiu, na radyjku, to jest tragedia, jak są korki, co? Jezus Maria, no i wodorosty. Ale nieraz idzie się pośmiać z tego, jak oni się między sobą tłuką. Wjeżdżamy na rozładunek. Nocka minęła, ale wiecie co? Jak fajnie, przyjemnie tak sobie właśnie na uboczu stanąć, nie na parkingu tam wśród kierowców, tylko właśnie tak przy lasku, już jest wiosna, już zaraz lato, tak żeby ciebie stawać po krzakach, nie? Tak. Ojej. Na przekór wszystkim. Nienormalny. W ogóle żeś... Co ty masz taką wygniecioną tą... Bluzę? No. Ja gdzie ty ją trzymałeś? Ja ogólnie wymiętolony jestem cały. Ty zawsze jesteś wymiętolony jakiś, ja nie wiem. Także rozładunek i jedziemy na serwis... Nie serwis. Na badanie techniczne skani. Tak, dziadu. Achtung. Gminę. Tyk pyki po robocie. Jeszcze nie zdążyłam śniadania zrobić, a już tu ktoś przyszedł i mówi rozładowani. Jak to tak? 7 palet to ile? 7 palet. Tyk pyki po robocie. Jedziemy na badania techniczne. Na badania techniczne, a po badaniach technicznych jedziemy na bazę. I do domu. I do domu. Znaczy nie, po badaniach technicznych na kalibrację tak. A i potem na bazę. I do domu. Bandziorek jechał i bandziorek trąbił i machał, a my konsumujemy, a raczej kończymy konsumować śniadanko. Powiedz, że my już do domu na święto. My już do domu, no to duże prawdopodobieństwo było. No, tak myślałem. Wzajemnie! Zdrowych, wesołych! O, dzięki, wzajemnie, hej, bywajcie. W końcu, na święta. Badania techniczne i do domu. Trzymaj się również. Zdrowych, wesołych świąt! Tak, wracamy do domu. No dokładnie, działa, działa, otwierają się, zamykają, jest dobrze. O, tuż to. Nie wiem, czy zdążymy, ale stoimy teraz przy okręgowej stacji nie kontroli. Zdążymy. Skąd wiesz? No bo gościu poszedł tylko wklepać dane do komputera. No to wklepuję, no to ja zaczynam, zaczynamy pozdrowienia, takie szybciutkie, bo już mamy końcówkę, a chciałabym mieć z głowy jeszcze przed świętami. I mamy tak, od Marcina Szczepańca. Hejka, chciałbym tylko powiedzieć, że super się was ogląda dla mnie oraz partnerki. Jesteście, powiemy, takim serialem. No w sumie tak, no ciągłość jak w serialu. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu filmy. Fajnie się was tak obserwuje, jak wzajemnie się wspieracie i w ogóle, no to nie zawsze. A i nieraz się również śmieliśmy, że przydało się wam krótkofalówki. Dobrze, że już je macie. Jeśli można, pozdrówcie Anię z Piekielnika. Ucieszy się i to bardzo. Także pozdrawiamy Anię z Piekielnika i ciebie, Marcinie, i dzięki wielkie, że nas oglądacie. Trzymaj. Jolanta Delfin napisała: witam moje kochane pajacyki, muszę, bo się uduszę. Pozdrowić wszystkich oglądaczy, co żal dupę ściska z zazdrości. Jesteście najlepsi delfin na kółkach. To my też ich w sumie pozdrawiamy, nie? A co? Na pochybel. I ciebie również pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Jakub Witkowski napisał: witam, zrobiłam wasz zestaw Euro Truck 2. Zdjęcie też wyślę, tylko nie mam napisów Ritex. I mam prośbę do was. Czy mógłbym dostać pozdrowienia od was na kolejnym filmie? Z góry dziękuję, pozdrawiam i życzę zdrowia i szerokości. A dziękujemy bardzo.
Jak najbardziej mógłbyś, także pozdrawiamy Ciebie serdecznie. No brakuje trochę napisów, w ogóle w Eurotrucku dużo jeździ osób naszym zestawem. W sensie dużo naszych zestawów takich bardzo podobnych jest. No i stary trójkowy jeździ chyba jeszcze. Tak, trójkowy jeszcze i z poprzedniej firmy, także jeździ trochę tych zestawów, Veritexowe też. I ta starsza Scania, nie? Mhm. Kiedyś zdjęcia mieliśmy i ta nowsza Scania, także jeździ ich trochę. Pozdrawiamy Ciebie, Jakub, serdecznie. Proszę bardzo. Pozdrowienia od Damiana Wysoczyńskiego. No dobra. Pozdrowienia dla Was i dla mojej żony Hani, która również jeździła, ale teraz w domku siedzi, bo zostanę szczęśliwym tatusiem. Oto gratulacje! Pozdrowienia dla Was i do zobaczyska na Skandynawii. No, w sumie na Szwecji, my tam dalej się nie zapuszczamy, chyba że latem może jakaś Norwegia, Jak śniegi stopnieją, bo tym zestawem na górę to nie bardzo. Nie, nie. Filmy super robota, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i no, jak to się mówi, szczęśliwego rozwiązania. O. Paweł Garbacz napisał, cześć, jestem Paweł, bardzo lubię Wasze odcinki, zawsze jak wyświetli mi się Wasz film, to w niego klikam, bardzo ładna Scania, pozdrowicie mnie i mojego taty Jacka, oczywiście, że Ciebie i taty Jacka pozdrawiamy. I całą rodzinę Acu. I Paweł jeszcze pisze dalej, też jeżdżę tirem, ale tylko na wakacje, no to pewnie z tatą jeździ, lub jak będzie wolne w szkole, ale też jak dorosnę, to chcę jeździć tirem, ciężarówką, nie tirem, tata nie uczył. Bo będą kierowcy ciężarówek, co już tam... No nie, ja już szykuję, już przyjmuję pozę, wiesz? Aha, no. O, jak najszybciej chcemy to załatwić i jechać do domu. Dobrze, że kolejki nie ma. Jak dorosnę też chcę jeździć tirem, bo i tak już umiem odpinać plandek, a to tata nauczył, jak na wakacje brał i w ogóle fajnie tak. I zapinać plandekę i drzwi otwierać, zamykać już kierowałem, ale na kolanach. Dobrych nawyków uczy, bo mnie w pierwszej pracy to uczyli, gdzie magnes podpinać. No właśnie. No, także, no fajnie tak, ja kiedyś jak żeśmy na dwa auta jeździli, no to brata mojego w trasę zabrałam, także brat też zajawkę złapał i brat robi obecnie spedytora, a co? Będzie gnębił kierowców, dokładnie. Proszę bardzo. Szymon Ungier, witajcie, co tam u Was słychać, jak zdrówko, mogę prosić o pozdrowienia dla Emi, z góry dziękuję i czekam na każdy filmik, tak się Was fajnie ogląda, w ogóle fajny kocio. Śliczny kocio. Fajne ma oczyska. Pozdrawiamy Emi, pozdrawiamy Ciebie Szymon i dzięki, że z nami jesteś. No właśnie, a co u nas? I kocia też pozdrawiamy. I kocia też pozdrawiamy, proszę za uszkiem podrapać od nas. A ze zdrówkiem? No, ze zdrówkiem wszystko w porządku. Znaczy, ze mną jest mniej w porządku, ale żyję jeszcze. No, zdrowi psychicznie nigdy nie byliśmy, także wszystko w nami. Ryszard Małota napisał. Dzień, ja zamawiam 4 burgery na wynos z dowozem. Pozdrowienia dla Was i pozdrówcie moją połówkę Beatryczę na odcinku. Dziękuję serdecznie. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy Ciebie i Beatryczę. No i w ogóle ja wiem, pamiętam, że się mamy zobaczyć, ale jak wracamy do domu, to wiecznie mamy tyle rzeczy do pozałatwiania, że to jest głowa mała. Teraz jak wrócimy na święta, to przyjeżdża mój brat, także bardzo się z tego cieszę, że bo dawno go już nie widziałam. W ogóle dawno na Pomorzu nie byliśmy, zachodnim Pomorzu, tam skąd jesteśmy. Może w sierpniu pojedziemy. Może w sierpniu pojedziemy, jak będziemy mieli 2 tygodnie urlopu, bo tak jak wracamy na te 5-6 dni, no to pranie, sprzątanie, ogarnianie i pakowanie w trasę i zaraz wyjazd i tak mija, że połowy nie załatwiamy nigdy, rzeczy, które są do załatwienia. Bo taką długą listę zawsze piszesz. No, to prawda. Dobra. Proszę. Koniec. Ale ostatni! Siemanko, jakie pyszne jedzonko macie, aż mi smaka robicie. Życzę Wam smacznego, pozdrawiam Was serdecznie. Jako widza oglądam Was, jak mi się pojawią filmiki, to ja oglądam. I jeszcze raz pozdrawiam Was, Arek Borowy. Pozdrawiamy Cię, Arku. W sumie zdrowych, wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku. Nie, to nie te święta. Dobra, wieszczamy. Akurat się wyrobiłam. I pamiętajcie, jeżeli chcecie jakieś pozdrowienia, to piszcie do nas priv. Na Instagramie albo na Facebooku na Oczyma Podwójne, jeszcze ewentualnie na maila. Tam też znajdziecie, zawsze w opisie w filmie są podane wszystkie media, na których możecie nas znaleźć. Wjeżdżamy na serwis! No nie kameruję. No nie kameruję, tylko tak pokazałam, że wjeżdżamy. Autko umyte, czyściutkie. Wiesz, jaka by myjnia mogła być? Ktoś jakby zrobił taką, to na pewno miałby dużo chętnych. Jaka? Taka jak w Agriplusie była, że masz myjnię, no, i masz suszarnię od razu. Aha. No. Ja się nie znam. Ale taka suszarnia to dodatkowe sprzęty. Nie, jedna wielka dmuchawa, którą stawiasz, włączasz i ona cię odpuszczała. No, to sobie kup taką dmuchawę. No to
No. Dobra, jedziemy na bazę, wypakujemy wszystkie nasze rzeczy, wsiądziemy sobie do Fordzieusza i ciśniemy na święta do domciu. No, a propos świąt, życzymy wam wszystkiego co najlepsze, mokrego dingusa, smacznego jajka, rodzinnych tych świąt, nie słuchajcie się z tymi obostrzeniami i tak dalej, tylko spędźcie rodzinnie i wesoło te święta, no i życzymy wam pięknej pogody, żebyście mogli korzystać z tej pogody, wyjdźcie na spacer, na zewnątrz, no i co? Lejcie się wodą, rzucajcie się do jeziora. Lejcie się wodą, tak, nalany poniedziałek. No i tyle chyba, nie? Tylko nie, ja nie jestem dobra w życzeniu. Tylko nie lejcie innych, bo proszę mandaty będzie robić. No, także nie lejcie innych, jak ktoś sobie nie życzy, to i tak go oblejcie. No, także do zobaczenia po świętach. My oczywiście zaraz po świętach wyruszamy. Lany poniedziałek, ostatni dzień w domu. No mówię, lany poniedziałek, ostatni dzień w domu. We wtorek wyjeżdżamy zaraz po lanym poniedziałku. Także do zobaczenia. My to nie mamy nudnego życia, nie? Andzia tutaj nam pakuje, a tam stoi Ford. No i stoi dalej, bo nie można go odpalić, bo albo się kluczyk rozprogramował, albo się rozładował, albo może akumulator padł. Na siebie pokaż. Jedno z dwóch. Z trzech właściwie. Także wesołych świąt! Kurde, wesołych świąt! I teraz ale ciekawy... dobra, już obejrzałem instrukcję, jak wymienić baterię w pilocie, więc oby tylko ten koleś umiał go programować. No jak rozebrać kluczyk, żeby się do baterii dostać? Obejrzałem tutorial na YouTubie. No tak, ale jak wyciągasz baterię, to nie jest tak, że się rozprogramowuje.